Tragedia w BMW. 25-latek przeleciał kilkadziesiąt metrów po zderzeniu lubuskie. Rozpędzone BMW dachowało i uderzyło w drzewo. Nie żyje 25-latek. 25-letni kierowca BMW poniósł śmierć na miejscu po tym, jak, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem, dachował, a następnie uderzył w drzewo. Sprawą zajmują się obecnie policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśnią przyczyny tego tragicznego zdarzenia. Do wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Deszczno, województwo lubuskie. Jak podaje rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy, do dramatycznego wypadku doszło w niedzielę godzina 2 w nocy na dawnej drodze krajowej numer 3 w miejscowości Deszczno. Z nieustalonej jeszcze przyczyny 25-letni kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem, który dachował, a potem uderzył w drzewo. Mężczyzna wypadł z auta i poniósł śmierć na miejscu. Został znaleziony kilkadziesiąt metrów od wraku BMW, podaje Maludy. Śmiertelny wypadek w Deszcznie. Policja apeluje o ostrożność na miejscu wypadku. Przez kilka godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Została również zarządzona sekcja zwłok ofiary. Śledztwo, mające ustalić dokładne okoliczności i przyczynę tragedii, nadzoruje prokuratura rejonowa w Gorzowie Wielkopolskiej. Apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze. To pierwszy w naszym województwie śmiertelny wypadek podczas trwającego właśnie długiego weekendu. Zróbmy wszystko, by był jedynym, zaapelował Maludy.